Hej, witam się z Wami właściwie w biegu, w moim najnowszym vlogu, jak widzicie. Będzie to taki vlog na poły wielkanocny, bo wracam właśnie z Krakowa do domu, więc pewnie będą jakieś atrakcje po drodze. No i oczywiście wiele atrakcji wiozę ze sobą w walizce. I są to książki. Tym razem postanowiłam jednak zabrać ich rozważną ilość, w sensie, no bo te święta są jednak krótkie, w poniedziałek wracam do Krakowa, więc... No nie mogłabym zrobić zbyt wiele, a naprawdę zależy mi na czasie. W każdym razie chciałam pokazać Wam książkę jeszcze zanim wyjadę. Książkę, która wzbudziła ogromne zainteresowanie pani bibliotekarki, która mi ją wypożyczała. Mianowicie Anna Kubale, Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego. No i powiem Wam, że pisanie właśnie tej pracy magisterskiej o motywie zarazy i tak dalej, to jest prawdziwy ból istnienia, prawdziwy dramat bólu istnienia, więc autorka tej książki miała stuprocentową rację. Dramat bólu istnienia. Przeżywał go i Krasiński, przeżywam go ja, przeżywa go chyba każdy, kto pisze pracę licencjacką, magisterską albo no nie wiem, jakąkolwiek tak naprawdę. Walizka stoi już gotowa, jak widzicie nie ma tutaj jakiegoś nadmiaru książek, ale oczywiście też się w niej znajdują. Dlatego ja już nie przedłużam, bo ucieknie mi tramwaj i tym to się wszystko skończy. Dlatego do zobaczenia pewnie na dworcu. Oto i... Co to jest? Nie wiem, albo widać, albo nie widać. Miała być moja walizka, wyszedł pewnie chodnik. W każdym razie pogoda, powiem Wam, jest zadziwiająco ładna. A ja spodziewałam się w ogóle jakichś deszczów, burz i sama nie wiem jeszcze czego. Naprawdę idę, bo ja się spóźnię. Bobuś, przywitaj się ładnie, dawno cię wszyscy nie widzieli. Tak, pokaż się, jak dobrze wyglądasz. Taki jesteś grubiutki, puszysty. Tak. No jak widzicie, ja właśnie dojechałam do domu i widzę pierwsze oznaki wiosny. No może nie już tak pierwsze, ale bociana mam. Bocian siedzący na wierzbie. Tutaj chyba wybudzone już z zimowego snu. Rybki, których nie widzę, ale coś tam się porusza. Żonkile. No więc jak widzicie, właśnie wiosna w pełni, piękna słoneczna pogoda, a zapowiadany był śnieg, więc jestem trochę zaskoczona. I oczywiście co, no tak, moja walizka już się nie liczy, leży tutaj porzucona. Proszę bardzo, porzucona w wielkim stylu. A i wiecie co, nie zdążyłam Wam jeszcze powiedzieć o strasznej wiadomości, mianowicie zdechł mi kogut. A to oznacza, że już nic nie będzie mi, nie wiem czy nigdy, chyba nigdy, nic już nie będzie mi piało podczas kręcenia filmików. No trochę mnie to smuci. Dobra, słuchajcie, zabieram Was do środka. Czas odpakować walizkę i pokażę Wam, co zabrałam ze sobą na święta. I przy okazji chyba coś tam w międzyczasie tutaj do mnie przyniósł listonosz, więc też będzie taki mały unboxing.
Nawet nie wiecie, jak miło jest nagrywać na tle ściany wypełnionej książkami. W Krakowie zawsze mam właśnie taki problem, że nie wiem, gdzie ja mam właściwie nagrywać, no bo nie mam takiej ściany wypełnionej książkami, a tutaj takie cudeńko za mną, aż po sufit i aż do skończenia świata. Dobra, znalazłam tę przesyłkę, która podobnież do mnie przyszła. Przesyłka od wydawnictwa Znak i za chwilę zobaczymy, co to takiego. Aż dwie rzeczy tutaj widzę. Dwie książki. Nie chce mi się wyciągać statywu, więc poradzę sobie jakoś inaczej. Dobra, nawet jeszcze nie zerknęłam, o co chodzi. Autorka bestsellerowej serii After, Anna Todd, Nothing More. Żeby nie było, ja nie zamawiałam tych książek, one po prostu tak samoistnie jakoś do mnie przychodzą. To jest jeden z największych fenomenów książkowych, w ogóle sprzedany w milionach egzemplarzy. Kiedy Dakota, dla której przeprowadził się do Nowego Jorku, z dnia na dzień oświadczyła mu, że to koniec, świat Landona legł w gruzach. Chłopak dzieli życie między pracą a studia, wieczory spędzając przed telewizorem z Tessą, również pogrążoną w smutku po rozstaniu z Hardinem. Szczęściarze, że mają na studiach telewizor. Ja nie mam, ale też chyba nie potrzebuję. A druga książka. Fajna okładka, bo ani z przodu, ani z tyłu ja nie wiem, co to jest. Podoba mi się. I środek też mi się... Środek też mi się podoba. Powiem wam. Pusty, czyściutki. Czyli jestem zachwycona. Nie wiem, o co chodzi, ale jestem zachwycona, bo kiedyś też dostałam taką właśnie pustą w środku książkę od wydawnictwa i później służyła mi przez cały rok akademicki, a w zeszłym roku miałam naprawdę dużo zajęć, za zeszyt, bo ja lubię czytać, lubię pisać nie na kartkach w linię, nie na kartkach w kratkę, tylko właśnie na czystych kartkach, więc to jest po prostu spełnienie moich marzeń i na pewno mi się przyda. Taki gruby zeszyt, to nie wiem, ile to ma stron, ale całkiem sporo. I też świetna sprawa, bo on nigdy w życiu się nie rozpadnie, gdzieś tam nie rozleci, żadne kartki nie będą wypadały, bo jest sklejony ładnie, zszyty pięknie. Nie wiem, sklejony chyba. Więc tak, trafiły do mnie te oto dwie książki. A teraz zabieram się za otwieranie walizki. Aż nie wiem, gdzie mam tę kamerę postawić. Dobra. Po pierwsze, dlaczego ostatnio nie było jakiś tam super spektakularnych filmików na moim kanale. Oczywiście dlatego, że właściwie codziennie, dzień w dzień, siedziałam po 8-9 godzin w czytelni, pisałam pracę magisterską, tą o zarazach. No i idzie do przodu, ale wolno i też w najbliższym czasie na pewno raczej będę się ograniczała do vlogów, chociaż marzy mi się nagranie jakiejś pięknej, ładnej recenzji, ale też ponieważ niedługo podobno ma spaść jakiś śnieg, więc nie wiem, czy podczas tej przerwy świątecznej uda mi się coś nagrać. Ale bądźmy dobrej myśli. W każdym razie zabrałam ze sobą inną książkę do pisania też tej pracy, bo to, że przyjechałam na kilka dni na święta, wcale nie wyklucza moich ambitnych planów. Marek Bieńczyk, Czarny człowiek, Krasiński wobec śmierci. I już teraz wam mówię, że jeżeli jesteście zainteresowani Krasińskim, albo jeżeli do tej pory był dla was z różnych powodów niezrozumiały, było wam bardzo trudno go zrozumieć, no to polecam właśnie Czarnego człowieka, bo może to troszkę rozjaśni wam w głowach, dlaczego on pisał na przykład takie, a nie inne rzeczy. I swoją drogą tę książkę czyta się całkiem przyjemnie, jak na takie opracowanie naukowe, więc to też. No a tutaj już wchodzimy w coś zupełnie innego, czyli muszę dokończyć sobie rozdział teoretyczny mojej pracy, tej drugiej, tej dotyczącej wierszy dla dzieci, łamańców językowych. Dyslalia, psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej. Tutaj mam jeszcze Jerzy Cieślikowski, literatura osobna. Czyli chodzi oczywiście o literaturę dziecięcą, o to, czy traktować ją jako osobną, czy jako nieosobną. To jest też temat na bardzo długą dyskusję. Od Konopnickiej do Kerna, studium wiersza pajdialnego, czyli moja Biblia. Mogę chyba tak powiedzieć, że to jest moja Biblia, jeżeli chodzi o moją pracę magisterską. Zaburzenia artykulacji, teoria i praktyka. Metody wywoływania głosek. Więc i co jeszcze mam? Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Więc jak widzicie, no ja
czytam bardzo dużo, ale akurat w tym momencie nie takich książek, które nadają się gdzieś do recenzowania, bo nie wyobrażam sobie na przykład recenzowania książki o Krasińskim albo czegoś w tym stylu, bo uważam, że moje kompetencje w tym względzie jednak są jeszcze zbyt niskie, żeby się za coś takiego brać. No i też podstawa tej mojej pracy o łamańcach językowych, czyli dwa tomiki Krzysztofa Kiełbasińskiego, Chrząsz brzmi w trzcinie i Suchą szosą szła szczypawka. Polecam z całego serca. Wiersze na łamańce, wiersze na naprawdę wysokim poziomie. Coś jeszcze? Coś jeszcze widzę tutaj upchnęłam oprócz teczki z milionem jakichś kserówek. Krasiński, Listy do Henryka Riff. Też polecam, bo to jest owszem korespondencja Zygmunta Krasińskiego do Henryka Riffa, do takiego jego przyjaciela, którego poznał podczas swojego pobytu na studiach w Genewie i z którym korespondencję utrzymywał no, przez ładnych kilka lat. Te listy nie są zwykłymi listami. To nie było tak, że Krasiński pisał sobie listy dlatego, że dawno Henryka Riffa na przykład nie widział. Te listy raczej służyły jemu samemu, do takiego uzewnętrznienia się. Dlatego też te listy przez badaczy nie są postrzegane jako typowe listy, tylko jako coś właśnie pomiędzy listami, a tekstami takimi artystycznymi, typowo literackimi, wiecie o co mi chodzi. Więc te listy też można czytać właśnie jako właściwie jako swego rodzaju powieść. Powieść, z której wyłania się obraz Krasińskiego, wyłania się obraz epoki. Te wiersze, te listy, to jest coś tak istotnego dla Zygmunta Krasińskiego jak listy do Delfiny Potockiej. Tylko, że do listów do Delfiny Potockiej mamy 3 tomy, tutaj mamy 2 tomy. No i plus jeszcze to, że o ile większość spośród tych listów, o ile nie, chyba prawdopodobnie wszystkie, te listy Krasińskiego do Riffa przetrwały, bo Riff je ładnie sobie tutaj składował. Natomiast Krasiński nie zatrzymywał tej korespondencji, która do niego trafiała, dlatego też większość listów, które on otrzymał od Henryka Riffa, niestety do naszych czasów nie przetrwała. I chyba to by było na tyle, bo tutaj mam jeszcze tylko drugi tom właśnie tych listów do Henryka Riffa. I ze swojej strony powiem Wam, że dzięki pisaniu tej pracy magisterskiej naprawdę na nowo odkryłam Zygmunta Krasińskiego. Naprawdę na nowo odkryłam jego twórczość i jego jako człowieka. Naczytałam się tak wielu książek na temat jego twórczości, na temat jego samego, że wydaje mi się, że gdybym teraz przeczytała Nieboską Komedię na przykład, no to na pewno doceniłabym ją o wiele bardziej. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o otwieranie mojej torby. Rozglądam się jeszcze, czy o czymś nie zapomniałam. No i widzę, że, bo mnie tutaj nie było dość długo i widzę, że te książki, które kupowałam pod halą targową już w tym moim pokoju są i tutaj już się naprawdę nic nie mieści. Te książki są poukładane po prostu w tak przypadkowych miejscach. Książki jedne na drugich. Gdzieś tam poukładane nad głośnikami, pomiędzy głośnikami, ale mi się to bardzo podoba, bo czuję się jakoś tak bardzo u siebie. Tutaj książki już właściwie jedne zasłaniają drugie, co też nie ułatwia żadnych poszukiwań. Sporo spośród tych książek, które mam, już jest właśnie wystawiona tymi okładkami tutaj do przodu. To są, nie wiem, jakieś książki reprezentacyjne czy nie. Tak, prawda jest taka, że to nie ja je tutaj układałam, te takie na przodzie. Bo właściwie te książki układa ostatnimi czasy moja mama i gdzieś mnie tutaj zawsze upycha, na przykład jeżeli stwierdzi, że ta książka ma być akurat tu, to ona tutaj stoi. Dlatego ja tak już zaczynam się gubić w tym, gdzie ja co mam właściwie w tej biblioteczce. Ale i tak ją bardzo lubię. Dobra, jestem rozpakowana, zwarta i gotowa do pracy. Właśnie sobie włączyłam komputer, zresztą zobaczcie sami. I zabrałam się za poprawianie rozdziału tej pracy o tych wierszach dla dzieci, a właściwie zabrałam się za wymienianie tych tutaj obrazków na skany, bo wtedy to były obrazki robione telefonem, teraz to będą po prostu skany, bo oddałam tomik do takiej obróbki. No i chcę, żeby ten rozdział wyglądał jak najlepiej. Co najlepsze, kiedy właśnie scaliłam te wszystkie moje analizy i ilustracji, i wierszy, okazało się, że mam
69 stron, a to wzrośnie chociażby przez to, że teraz właśnie poprawiam te obrazki i tak dalej. Docelowo ta praca będzie miała jakieś 150-160 stron. Jeżeli chodzi o to o zarazach, to na pewno zmieszczę się w mniejszej liczbie. Przynajmniej mam taką nadzieję i raczej tak mi się wydaje. Ale oczywiście znając mnie, to wyjdzie jak zawsze. Czyli powstanie jakaś druga, duża praca. No ale nic. Dobra. Nie wiem, chyba dzisiaj już nic nowego nie wymyślę. Także żegnam się z Wami bardzo cieplutko, biorąc pod uwagę te możliwe opady śniegu. Więc żegnam się z Wami bardzo cieplutko. Wiszę. Życzę Wam wesołych, przede wszystkim rodzinnych, sytych świąt wielkanocnych. A, no i nie zapomnijcie, bo ja kiedyś w tamtym tygodniu chyba czytałam jakieś tam wierzenia ludowe związane z Wielkanocą. No i ze święconką na przykład trzeba obiec dom. Koniecznie trzeba obiec dom. A w ubiegłą niedzielę trzeba było zjeść 3 te takie kotki baziowe. Więc jak nie zjedliście, no to przepadło. Przepadło jakieś szczęście, dobrobyt i nie wiadomo co. Chyba, że jest jeszcze jakiś sposób, żeby to naprawić. Nie wiem, muszę doczytać. W każdym razie do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że będzie to recenzja. Jeżeli nie będzie to recenzja, to znaczy, że pogoda w święta mi nie dopisała. Także zapraszam do oglądania mojego poprzedniego filmu. To chyba była właśnie recenzja książek dla dzieci. Książek, właściwie nie tylko dla dzieci, książek Jana Brzechwy. Zapraszam Was, ja nie wiem do czego Was zapraszam, pa, pa.